Cześć, witajcie drodzy Linuxiarze. Mamy dzisiaj znowu ciekawą dystrybucję Knopix. Już pozapominałem, jakie tutaj są programy, ale wygląda na to, że nie działa jednocześnie nagrywanie dźwięku i obrazu. Także muszę osobno nagrywać dźwięk przez Audacity, a jednocześnie wcześniej nagrałem ekran przez FFmpeg, także po prostu będę to odtwarzał i komentował to, co widzę i to, co pamiętam, że robiłem i o co mi chodziło. Schodzimy do Linuxa. Tutaj robimy sobie nowy katalog Knopix. Tam powklejamy te wszystkie zdjęcia ekranu i filmiki, które teraz porobiliśmy tak na wszelki wypadek. Tam sobie to powklejamy, zanim zaczniemy tutaj w Knopixie montować to. O, Cube działa. 230 mega pamięci na początek, a później troszkę żre. Obraz bardzo piękny, wygląda na to nawet, że tutaj te sterowniki tak wygląda, jakby sterowniki NVIDIA były z pudełka i domyślnie. Ale nie jestem tego pewien, po prostu tak na wygląd. Bo gładziutko to wszystko wygląda, nie ma specjalnie zamazań jakichś czy nieostrych rzeczy. Takie programów, zatrzęsienie. Tutaj nam się otwiera LibreOffice. Przez to, że to jest z płytki, to dosyć wolna wojdzie. No to jest zrozumiałe. Bodajże Klaus Knoper sugerował, żeby to uruchamiać z napędu USB. I oczywiście to też próbowałem. I działa znacznie szybciej się uruchamia. Ale płytka też ma pewne swoje zalety. Jakie? Trudno powiedzieć, bo wolniej się uruchamia, bardziej hałasuje, ale z drugiej strony nie psuje się tak łatwo. Można porysować oczywiście, wszystko można zepsuć, jak się zechce, albo jak się nie uważa. Ale tutaj sobie pozaznaczamy, jakie tutaj mamy oprogramowanie. O. Cis mamy. To jest kamerka internetowa do robienia zdjęć i filmików. OpenShot. Tak, Audacity. Oczywiście GIMP. Inkscape. Także sobie wkleimy tutaj zielony prostokącik, żeby dla pamięci. W tych wcześniejszych wersjach było więcej programów i zmieniają się
tam niektóre zestawy. Może ze względu na jakieś konflikty, może po prostu okazały się jakieś w danym momencie niekompletne, czy nie, oczywiście Riot, Patience i Scrivus też mamy. Także i VLC. Tak, to jest jedna, zdecydowanie jedna z najbardziej wypasionych dystrybucji. I jedna, muszę powiedzieć, że przez długi czas, zanim wypłynęły Ubuntu Studio i Sparki Multimedia, to był taki najbardziej użyteczny zestaw programów, jeżeli chodzi o te systemy live. Mamy Blender, mamy DIA do diagramów, KDN Live, Daisy Player, to jest taki dla niewidomych bodajże program. Stop Motion, FFmpeg, WinFF. Także tych programików jest pod dostatkiem. W którymś momencie może sobie zrobimy też filmik o tym, jak sobie zrobić własny system live. O, tutaj mamy cheese. Też się dość wolno w tym momencie uruchamia, ale jest. Halo. Tak jest. Bardzo dobry. Kenopix. Teraz już jest wersja 8.6 ileś. Ale to jest. No i dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do jutra. Cześć wam. Pa, pa. I tutaj zatrzymamy.